59 to liczba wyjątkowa, w ostatnim czasie bardzo często powtarzana i ona będzie akcentowana przez najbliższe dni, aż do tego weekendu 17-20 czerwca, ponieważ właśnie wtedy czeka nas 59 już edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na deskach słynnego Amfiteatru Tysiąclecia zobaczymy gwiazdy, legendy piosenki oraz usłyszymy ich znane utwory, ale także pojawią się nowe twarze i nowe aranżacje. A co nas czeka? Na pewno jest to wielkie show w reżyserii Bolesława Pawicy. Wielkie wyzwanie dla mnie. Jestem szczęśliwa, że mogę po polu publiczności przedstawić swoje 50. urodziny w takiej odsłonie, o jakiej bym mogła tylko pomarzyć. Marzyła mi się, wydarzyło. A poza tym jeszcze tego mój syn, jego przyjaciel. Dzień wcześniej gram z nimi, więc taki rodzinny, taka rodzinna wisienka na torcie. Nie tylko przyjemności, że mogę pracować z synem, ale też został zaproszony do Opola. I ja nie miałam w tym żadnego udziału, proszę Państwa, żeby sprawy były jasne. Po prostu zna się na swojej pracy i razem z Michałem, tworząc Mike and Laurent, bardzo dobrze sobie radzą, idą do przodu. Trzymam za nich kciuki. My przygotowujemy, dzięki wykorzystaniu multimediów, właśnie połączymy się pokoleniowo i zaśpiewamy utwór. Piosenka jest dobra na wszystko, z kabaretem starszych panów. Będziecie mogli Państwo słyszeć i widzieć nas w duecie, więc to będzie jako ciekawostka. Będzie też duet z Anią Wyszkoni, bardzo ją lubimy i cenimy. No i nasza słoneczna Barcelona, która da dużo szczęścia, mam nadzieję, o polskiej publiczności. Ale tak naprawdę z doświadczenia wiemy, bo to już jest bodajże 10. nasz występ na festiwalu opolskim. Tą publiczność jakoś nie trzeba bardzo rozgrzewać, ona już przychodzi rozgrzana. Duże wyróżnienie ze względu na to, że będziemy miały okazję występować ze wspaniałymi artystami, z panią Halinką Muńkową, zespołem NA i zespołem Ciupaga, więc będzie ludowo, folkowo i bardzo energetycznie. To jest stylizacja już pod festiwal, czy to jest na razie taka przedpremiera, można powiedzieć? To jest mała zapowiedź tego, co będzie na festiwalu. Pojawi się kolor biały, aczkolwiek będzie to coś bardziej nowoczesnego. Także staramy się iść z duchem czasu i troszeczkę bardziej w stronę nowoczesną. Ciebie również zobaczymy na słynnych deskach Opolskiego Amfiteatru. Wakacyjne przeboje. Jakie są te wakacyjne przeboje? W jakiej aranżacji Cię zobaczymy? No właśnie w aranżacji bardzo autorskiej, ponieważ miałam taką możliwość, żeby się trochę wykazać, trochę zapodać swoich pomysłów, troszeczkę rzeczy popisać, mimo że utwór, który zagramy, ma już ponad 50 lat, także nie lada gratka i też trudne wyzwanie, ponieważ zawsze stąpamy po cienkim lodzie, biorąc na tapet takie utwory, które są już dla niektórych klasyczne i święte wręcz, a dla niektórych przestarzałe. Choć to bardzo złe słowo, ponieważ no, takie utwory jak utwory Krzysztofa Klęczona więcej specjalnie nie chcę zdradzać, są utworami bardzo ponadczasowymi i dobrymi. Z pewnością jest to zatem wyzwanie, ale czy pojawia się w związku z tym już jakaś taka trema, może stres? Ja sobie wracam pamięcią do kilka lat wstecz, kiedy debiutowałem też na tych deskach Amfiteatru Opolskiego. I przed chwilką sobie właśnie pomyślałem, że wtedy ten stres był zupełnie inny, inna presja. Dzisiaj jest to koncert, który ma bawić. I myślę, że ta niedziela powinna mieć w sobie tylko i wyłącznie pozytywne przesłanie, dobre emocje, bez stresu. Bawmy się i rozpocznijmy miłą wakację. Kochani Opolanie, no zapraszam Was gorąco na tegoroczny Festiwal Opolski. No nie dość, że ja będę tam po 22 latach, to będzie dużo wspaniałych artystów sprzed lat i mam nadzieję, że ta atmosfera sprzed lat wróci również i że będziemy bawili się jak to dawniej bywało. A zaśpiewam, no zaśpiewam cóż, Waszą ukochaną piosenkę. Przeżyłam z Tobą tyle lat, no bo przeżyłam, naprawdę.